Dzień dobry. Patronem dzisiejszego odcinka w moim stylu jest marka Reserved i jest to odcinek wyjątkowy, bo urodzinowy. To już rok, odkąd spotykamy się na YouTubie i też okazja do tego, żeby Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście z nami, ze mną, z Brzozą i z Wiką, za to, że zaglądacie do nas w każdy wtorek, za to, że poświęcacie nam swój czas i że razem możemy sobie odpowiadać na ciekawe, czasem trudne, ale myślę, że ostatecznie bardzo pomocne pytania. W moim stylu powstało dlatego, że chciałyśmy z Brzozą robić dziennikarską pracę po naszemu. I właściwie jak teraz o tym mówię, to się najzwyczajniej na świecie wzruszam. Serio. Brzoza jest tam, słyszy wszystko. Tym bardziej, że przez ten czas udało nam się zdobyć dwie nagrody. Najpierw to była Róża Gali za, uwaga, brawurowy debiut na YouTubie i bardzo dziękuję redakcji. A druga nagroda to był srebrny przycisk na YouTubie za przekroczenie 100 tysięcy subskrypcji. A przecież ta liczba to jesteście Wy i bardzo jestem Wam wdzięczna. Tak jak zapowiadałam, ten odcinek jest po to, żebyśmy się wszyscy zobaczyli i poznali na kanale w moim stylu, więc poprosiłam, byście przysłali do mnie film z odpowiedzią na pytanie, kto dmucha w Wasze skrzydła. I ten odcinek jest dlatego też podwójnie wzruszający, bo opowiadacie historię swojego życia i to jest bardzo dla mnie cenne. Dziękuję za każdy komentarz, bo wiele razy przy nich się wzruszałam, wiele razy śmiałam i bardzo dużo cennych uwag brałam pod uwagę. Brać uwagę pod uwagę. Można też. To będzie w moim stylu. Bardzo dużo Waszych komentarzy brałam sobie do serca, próbując wdrażać je w to, co tutaj na kanale robimy. Wiem, dźwięk nie od początku był idealny, ale metodą prób i błędów spotkaliśmy się wreszcie w tym wymarzonym przez nas punkcie. Dziękuję za każdą chwilę, którą nam poświęcacie. Dziękuję, że kibicujecie temu kanałowi i dziękuję, że razem się rozwijamy. Wy dmuchacie w moje skrzydła, ja mam nadzieję, dmucham w Wasze. No i teraz Wy, bo dzisiaj Wy jesteście w moim stylu moimi gośćmi. Jestem bardzo ciekawa, kto dmucha w Wasze skrzydła, więc posłuchajmy. Osobą, która dmucha w moje skrzydła, jest moja roczna córka, która nawet o tym nie wie, ale daje mi taką pozytywną energię i daje mi tyle siły, że wiem, że mogę wszystko. Czasem ludzie, czasem zwierzęta, a zazwyczaj to cała przyroda dmucha w moje skrzydła. A wiosna to już w ogóle jest cudny czas. Posłuchajcie ptaków, jak one śpiewają. Kto dmucha w moje skrzydła? Beata. Karolina. Dorota. Magda. Ania. Aldona. Litka. Bożena. Pozdrawiamy z południa Francji, Polki i Dolki. Od zawsze w moje skrzydła dmucha rodzina. W moje skrzydła dmuchają ci, od których mogę się czegoś nauczyć. Kiedyś to byli moi nauczyciele śpiewu, moja koleżanka fotografka, moja córka, od której nauczyłam się używać Instagrama i ci, którzy mówią, że ładną piosenkę napisałam. Ci dmuchają najbardziej. Kto dmucha w nasze skrzydła? W moje skrzydła dmucha moja żona. A w moje zawsze mój mąż. Czasem, co prawda, tak sobie dmuchamy, że dmuchamy sobie pod prąd, ale generalnie dmuchamy sobie i się nawzajem motywujemy, inspirujemy, nakręcamy. Tak, kochana, całujemy Cię bardzo mocno, całujemy bardzo mocno Brzozę. Gratulujemy fantastycznego, naprawdę fantastycznego kanału. I dmuchamy Was. W skrzydła. Hej! Kiedy z okazji Dnia Kobiet moja córka otrzymywała życzenia, nagle powiedziała: ale ja nie jestem kobieta, jestem normalny człowiek. I tak sobie właśnie myślę, że ten normalny człowiek, który ma 8 lat, jest moim aniołem na ziemi i po prostu sensem całego mojego życia. Od zawsze w moje skrzydła dmucha moja mama, a oprócz niej są to przede wszystkim kobiety, które swoją mądrością, czułością, a jednocześnie siłą pokazują mi, że nie ma rzeczy niemożliwych. A ta największa moc jest ukryta w każdej z nas. I to właśnie kobiety i ich historie inspirują mnie i uskrzydlają. Moje skrzydła dmuchają moi przyjaciele, moja wspaniała przyjaciółka Brzoza, moja dziewczyna Karolina, moja rodzina. Ale przede wszystkim w te skrzydła dmuchają osoby, które poznaję na swojej drodze i ich niezwykłe historie, którymi się ze mną dzielą. To sprawia, że chce mi się latać. Kto dmucha w moje skrzydła?
Mam to wielkie szczęście, że dookoła mnie jest mnóstwo fantastycznych kobiet, które robią to każdego dnia, ale dziękuję także Tobie, Magda, że dmuchasz w skrzydła nie tylko moje, ale wielu, wielu kobiet. Dziękuję za to, co robisz. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin i z okazji pierwszych urodzin Twojego kanału na YouTubie. Dziękuję, że jesteś i nie zmieniaj się, bo jesteś cudowna. Najmocniej w moje skrzydła dmucha ta mała dziewczynka. Jakiś miesiąc temu sama sobie zadałam to pytanie z poprzedniego odcinka. Co bym zrobiła, gdybym się nie bała? Bo wreszcie, po 30 kilku latach, ja przestaję wreszcie się bać. Droga, którą przeszłam, była długa. Była długa i wcale nie była łatwa. Doszłam do wniosku, że nie mam nic do stracenia, a tak na dobrą sprawę najmocniej w swoje skrzydła zawsze będę dmuchać ja sama. Przez całe swoje życie znajdowałem różne odpowiedzi na to pytanie i obecnie wróciłem do tej pierwotnej, czyli że rodzina najbardziej dmucha w moje skrzydła, że kiedy uświadomiłem sobie, w zależności od tego, jaką ja decyzję podejmę, im lepsze podejmę decyzję dzisiaj i każdego kolejnego dnia, tym lepsze decyzje będą podejmować oni, którzy są ze mną związani, którzy patrzą na to, co ja robię, to nie potrzebuję żadnej dodatkowej motywacji, żeby starać się, bo staram się dla kogoś więcej niż dla samego siebie. Ja mam w swoim życiu to szczęście, że mam osobę, która dmucha w moje skrzydła. Jest nią wspaniała, mądra, inteligentna, piękna i wrażliwa kobieta, Aneta, którą poznałam tak naprawdę stosunkowo niedawno, ponieważ jakiś rok temu. I dzięki niej jestem w tym miejscu, w którym jestem. Bo co najważniejsze, ona we mnie uwierzyła, co mi dało niesamowitą siłę. Dzięki niej nauczyłam się akceptacji siebie, uczę się cały czas akceptacji siebie, uczę się, że jestem wartościowym człowiekiem. I uczę się sama sobie dmuchać w te skrzydła. Kto dmucha w moje skrzydła? Pierwsza osoba to jest mój mąż. A później są cudowne kobiety z mojego kobiecego kręgu. Jak również kilka osób, które myślę, że nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakim echem niesie się we mnie to, o czym się dzielą, jak to jest dla mnie ważne i jak jestem ogromnie za to wdzięczna. Więc teraz z przyjemnością wymienię te osoby. To jest Agnieszka Maciąg, to jest Kasia Nosowska, to jest Ewelina Stępnicka, Natalia De Barbaro, Karolina Szaciło, Aga Bera, a także Magda Mołek i siostra Brzoza. Dzięki za to, co robicie. Mua. Dmucham swoje skrzydła wtedy najlepiej, kiedy mam dostęp do siebie, do swojej energii, do tlenu, do tego, co mi daje moc. Jednocześnie, kiedy jestem w swojej niemocy, to zapominam, że w ogóle kiedykolwiek potrafiłam latać. I wtedy staje się dla mnie jasne, że dmuchanie w skrzydła to jest praca zespołowa. Moi bliscy, przyjaciele, znajomi są wtedy przy mnie, trzymają mocno. I to jest wspaniałe. Miałam 31 lat, kiedy po raz pierwszy w moim życiu usłyszałam: jesteś diamentem. Kilka miesięcy później rozpoczęłam kurs na jednej z najlepszych uczelni na świecie, na uczelni Harvard Business School. Na moje urodziny zamiast eleganckiej torebki dostałam piankę do pływania. Po zdanym egzaminie, ukończonym kursie, zamiast imprezy do białego rana pojechaliśmy na wakacje, gdzie poświęcił mi czas i dał lekcję surfowania. Po powrocie powróciłam do pracy na moim kanale. Kiedy pojawił się hejt i wątpliwości, powiedział: kochanie, nagraj kolejne wideo. Mój partner Janek dmucha w moje skrzydła. Kochanie, dziękuję Ci. W moje skrzydła dmucha przede wszystkim kochający, wspierający i kibicujący mąż, ale także fantastyczne kobiety. Kobiety, które potrafią dawać sobie nawzajem siłę, które sobie kibicują, które przekazują sobie to, co mogą najlepszego i nie tracą czasu na obgadywanie za plecami. W moje skrzydła dmucha moja mama, która jest dla mnie niesamowitym przykładem i świadectwem odwagi, ciekawości życia, ciekawości świata oraz przykładem tego, że nigdy nie jest za późno na realizację marzeń, na realizację tego, co tak naprawdę czujemy i tego, co byśmy chciały robić, i jest przykładem niesamowitej siły. Dziękuję Ci, mamo. Madziu, kochana, dziękuję Ci z całego serca, że swoją pracą dmuchasz w skrzydła
wielu kobiet i pomagasz nam, osobom, które starają się dmuchać w skrzydła innych, wspierasz nas w tym i dziękuję Ci z całego serca, więc tym, co robisz, dmuchasz też w nasze skrzydła i życzę Ci tysiąca lat w szczęściu i dziękuję za to, że jesteś. Kto dmucha mi w skrzydła? Mój mąż Józe i jego miłość. To jest ciepła, dobra, spokojna, autentyczna miłość, która dmucha mi w skrzydła. Kto dmucha w moje skrzydła? Nie zaczęłoby się to wszystko, gdyby nie mąż i córka. Także to był ten pierwszy podmuch. Mam moje przyjaciółki Anię, które bardzo mi pomagają i bardzo mnie wspierają. Moim siostrom się od początku podobało to, co robię. Ale to wszystko nie miałoby sensu, gdybym nie widziała, że to coś daje i zmienia w życiu niektórych ludzi. I zdarzyło mi się już nieraz wzruszyć, jak przeczytałam, jaki impact ma to, co robię na niektórych. Nie robiłabym tego, gdyby nie ci ludzie. Właśnie te osoby dmuchają w moje skrzydła. Mój partner najbardziej dmucha w moje skrzydła i wierzy w moje najbardziej szalone pomysły zawodowe i wie, że wszystko mogę osiągnąć. Moja rodzina, która od zawsze jest dla mnie wsparciem od najmłodszych lat i dzięki niej mam wysokie poczucie własnej wartości. Oraz moi przyjaciele, którzy są niezastąpieni, a także mój pies Wolverine. Najsilniej w skrzydła dmuchają mi moje przyjaciółki, które przede wszystkim są wrażliwe, inteligentne i kochające. W moje skrzydła mocno dmucha mój mąż, który jest dla mnie największym oparciem i dzięki któremu zmieniłam swój zawód i robię to, co kocham. Cała moja rodzina, moi przyjaciele, no i oczywiście najmocniej mój syn Antek, dla którego jestem najpiękniejsza, najwspanialsza i jestem najlepszą wersją siebie. No i oczywiście mój kot, bo zwierzęta też dodają nam mocy i siły. W moje skrzydła dmucha Halo Brzoza, która pomimo tego, że mnie nie znała, przyjechała, nie bała się, poćwiczyła, zaufała i wspiera. Każda kobieta, która ufając swojej intuicji pomaga innej kobiecie, zupełnie bezinteresownie, dmucha jej w skrzydła. Moja mama nauczyła mnie latać. To była osoba, która od dziecka zawsze bardzo mnie wspierała. Zawsze wspierała moje talenty, dawała mi siłę, dawała mi odwagę. I moja mama nauczyła mnie, że trzeba też dmuchać w skrzydła innych kobiet, że trzeba się wspierać nawzajem, że trzeba sobie pomagać. Kto mi dmucha w skrzydła? No, myślę, że przede wszystkim Dionizos i jego orszak, czyli menady, czyli wariatki, czyli bachantki, czyli te wszystkie laski, które właściwie mają trochę gdzieś wartości mieszczańskie i opowiadają się za czystą przyjemnością. Za czystą przyjemnością, ale tak naprawdę za podążaniem za swoim głosem, tym wewnętrznym, za swoją przyjemnością, za swoimi potrzebami. Dmuchają mi w skrzydła bachantki i Dionizos, Bóg przyjemności, wina i pasji, namiętności, miłości wyzwolonej. No, a ty, droga Menado, jesteś moją siostrą z tego orszaku, więc ja życzę ci urodzinowo, abyśmy z tego orszaku nie odpadły jeszcze przez długi, długi czas. Kto dmucha w moje skrzydła? Myślę, że na to pytanie mam dwie odpowiedzi. Pierwszą z nich jest moja mama, która zawsze jest przy mnie. Drugą rzeczą, osobą jest wiara, taka codzienna rozmowa z Bogiem, siłą wyższą, która jest nad nami. Pomaga mi nie tylko w problemach codziennych, ale także w takim ogólnym rozumowaniu światopoglądowym. W moje skrzydła dmucha mój wspaniały przyjaciel Kuba, moje cudowne rodzeństwo, a jest ich sporo, aż piątka, i mój kreatywny i wspaniały chłopak Hubert. Dzięki nim wznoszę się. Kto dmucha w moje skrzydła? Ten oto zawodnik, Zdzisiek, ale przede wszystkim moje kochane siostry Aga, Kinia i Kasia, które mimo tego, że wszystkie już jesteśmy dorosłe, one mają własne rodziny, to cały czas czuję tę siostrzeńską moc. Oprócz tego moja przekochana przyjaciółka Asia, którą znam od ponad 20 lat. Aś, uśmiecham się na myśl o naszych ćwiczeniach online w zeszłym roku w ramach WF-u Twoich Synów. Oraz dwie moje przyjaciółki, Betka i Małerek, moje australijskie dziewczyny, za to, że pomagacie mi otwierać się na świat i odkrywać nowe lądy. Asiu,
Pewnie cię teraz zaskoczyłam, ale tak, to ty jesteś tą osobą, która codziennie dmucha w moje skrzydła. Zatem dziękuję ci za twoją miłość, za twoją cierpliwość, za twoje ciepło, za twoją obecność. Kto dmucha w moje skrzydła? Od kiedy spotkałam się z Magdą, moje skrzydła zamieniły się w łopoczące żagle. I w ogóle we wszystkich naszych projektach, które robimy razem, i w rozważnej i erotycznej, i w naszych rozmowach, i mam nadzieję w wielu, wielu innych rzeczach, które jeszcze razem zrobimy, mówimy do wszystkich kobiet o tym, żeby dawać sobie pozwolenie, żeby wierzyć, że zasługujemy na rzeczy dobre, żeby nie czekać, aż ktoś nam pozwoli, tylko same sięgać po rzeczy dobre. Droga Magdo, a odpowiedź na to twoje pytanie, czyli kto dmucha w moje skrzydła, powinna być pewnie taka, że jest to mąż, no bo dmucha, nie ma co dmucha, a brat, rodzina, mama, tata, a jak najbardziej, syn też dmucha, o bardzo, bardzo porządnie, ale tak naprawdę to chciałabym z pełną dumą powiedzieć, że od jakiegoś czasu to tak właściwie ja sama konkretnie dmucham w swoje skrzydła. Kto dmucha w moje skrzydła? Mam to szczęście, że tych osób jest wiele, ale Magdo, patrzysz również na tę osobę codziennie w lustro, bo to ty zaczęłaś dmuchać w te moje malutkie skrzydełka i dzięki tobie powstało to. Możesz być z siebie dumna, bo pomagasz wielu kobietom. Robisz wspaniałe rzeczy. Zazdroszczę ci odwagi i kibicuję każdego dnia. Trzymaj się i wszystkiego najlepszego. W moje skrzydła dmucha bardzo wiele osób, za to jestem bardzo wdzięczna. Dmucham też ja sama, bo to też ważne, ale najmocniej chyba teraz dmucha w mnie mój partner Marcin. Tymi osobami, które dmuchają, zawsze dmuchały i dmuchają cały czas w moje skrzydła, są moja mama i mój tata, którzy zawsze, zawsze powtarzali mi, że muszę być odważna, muszę iść przebojowo przez życie, nie mogę się bać i muszę wierzyć w siebie i w swoje możliwości, za co jestem im na maksa wdzięczna. I jeszcze chciałam wspomnieć o jednej osobie. Tą osobą jestem ja sama. I cieszę się, że mogę to powiedzieć, że sama sobie w skrzydła dmucham. W moje skrzydła dmuchają mi najbliżsi. Mój mąż, chociaż jemu akurat najłatwiej byłoby je podciąć. Moje przyjaciółki, Monia, Iwonka, Sylwia oraz grupa wsparcia, wioska wsparcia w doli i niedoli macierzyństwa. Głównie Asia. Ale też każdy, kto komentuje, kto udostępnia i kto wysyła wiadomości na mój podcast. Bardzo każdemu i każdej z was dziękuję. Moje skrzydła dmuchają poza moimi najbliższymi. Przede wszystkim kobiety, na przykład takie jak ty, Magda, i czuję, że ten lot jest jakby coraz szybszy dzięki temu, dzięki tej pomocy, i że ten proces bardzo przyspiesza i cieszę się na to. Kto dmucha w moje skrzydła? To dobre pytanie. Na co dzień staram się otaczać osobami, które tylko i wyłącznie dmuchają w moje skrzydła, dzięki czemu mam wokół siebie cudowne kobiety, przyjaciółki, koleżanki, znajome, siostry, ale i też fajnych, wspierających mężczyzn, ludzi, którzy we mnie wierzą, którzy mnie szanują, cenią, dla których jestem ważna. Ale to wszystko będzie na nic, jeśli ja najpierw sama nie będę dmuchać w swoje skrzydła, do czego was bardzo zachęcam. Moje skrzydła? Najmocniej dmucha chyba moja córka, którą najpierw napełniłam wiarą, że może więcej niż jej się wydaje, a teraz dzieli się tym ze mną i przypomina, kiedy zapominam. Oraz moja przyjaciółka, która pojawiła się na mojej drodze zupełnie niespodziewanie i myślałam, że za późno. Na szczęście na wiele rzeczy w życiu nigdy nie jest za późno. Dzięki, Ola, że jesteś. W moje skrzydła dmucha prywatnie tamta istotka, pełna bardzo pozytywnej energii i pełna miłości, serce jest przepełnione miłością. Przybłąkała się do mnie w zeszłym roku i tak już została. Zawodowo dmuchają w moje skrzydła moje podopieczne z projektu 100 dni z Pebel, którym to ponoć ja dmucham w skrzydła. Czuję się wtedy bardzo potrzebna. One mi tę energię cudowną oddają, przez co jestem szczęśliwa i napędzona, rozpędzona do działania dalszego. Aby odpowiedzieć na pytanie, kto dmucha w moje skrzydła,
nie muszę się zbyt długo zastanawiać. Jest to moja mama Alina. Moja mama jest absolutnym wzorem, absolutną osobą, do której będę zawsze dążyła i będę wdzięczna za to, co dostałam. I pomimo, że mam już 26 lat, nadal czuję wiatr, który unosi mnie coraz wyżej i wyżej, który amortyzuje przy gwałtownych upadkach i czuję, że w ten czas mogę szybować. I takie słowa, które zawsze, na zawsze utkną w mojej pamięci, jest to, że pamiętaj, co dajesz, to dostajesz. Mamo, kocham cię strasznie i dziękuję Madziu, że mogłam to powiedzieć. Kto dmucha w moje skrzydła? Na tak zadane pytanie mogę tylko stwierdzić jednoznacznie. Ja sama, Wiola. Wiola dmucha w swoje skrzydła. I dzięki temu, że ma taką siłę, taką moc, lecę tam, gdzie chcę. Tam, gdzie sobie wymarzę. Wymarzyłam sobie mieszkać w Warszawie, pracować z najlepszymi. Pracowałam. Wymarzyłam sobie pracować pod słońcem Toskanii. Pracuję. I co jeszcze więcej? Pozdrawiam wszystkie silne kobiety. W moim życiu pojawiło się setki osób, które dmuchało w skrzydła. Poczynając od rodziców, przez siostry, przyjaciół i wiele innych. I tak dmuchali i chuchali i byli przy mnie. Natomiast ostatnio w moim życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. I jestem to ja. I odkąd tak dmucham i chucham w te swoje skrzydełka, czuję się naprawdę szczęśliwa. I czuję, że w końcu prawdziwie zaczęłam latać. W moje żagle od zawsze dmuchała moja mama. Mamo, dziękuję ci za to, że utrzymałaś mnie przy życiu. Potem pałeczkę przyjął mój mąż Marek. Dziękuję ci za to, że ze mną wytrzymujesz. I kupa moich przyjaciół. Brzoza, Natusia, Angela, Oleńka, Karol, Sara. Kocham was, jesteście mi bardzo bliscy. A! I pan Rafał Mazur z portalu Zen Jaskiniowca. Nie znamy się, ale dmucha. Dzięki! Mam to szczęście, że w moje skrzydła dmuchają dwie najważniejsze osoby w moim życiu, czyli moja mama i mój mąż. Bez nich ten lot byłby dużo trudniejszy i na pewno dużo smutniejszy. Mamo, Dziesiu, dziękuję. Halo, tu Brzoza. Czy widzicie te skrzydła za moimi plecami? Jedno piórko to jedna osoba, która w te skrzydła dmucha. I w zależności od tego, na jakim etapie w życiu jestem, różne osoby z różną intensywnością w te skrzydła dmuchają. Teraz najmocniej robi to Magda, znana wam także jako Mołek, mój przyjaciel Hubert i moja przyjaciółka Gosia, a także ta mała, chrumchająca świnka, którą tu słyszycie, która jest strasznie ciężka. Czyli Bastuś, najlepszy pies na świecie, a wy możecie cały czas dmuchać w skrzydła Magdy, subskrybując kanał W Moim Stylu i komentując. To był naprawdę bardzo dobry rok na YouTubie. Dziękujemy, że jesteście.